Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Ewa Brzęda, jestem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i mam przyjemność zaprezentować dzisiaj, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wykład poświęcony Wigiliom Juliusza Słowackiego. Wykład jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna 2021 w ramach projektu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu. Pozwolicie Państwo, że udostępnię teraz moją prezentację, która będzie mi tutaj towarzyszyć. Chwileczkę, jeszcze tylko. Jeszcze tylko. O właśnie, już jest dobrze, więc pozwolę sobie teraz już przejść do rzeczy. Otóż, mili Państwo, kończy się rok, który został poświęcony romantyzmowi polskiemu w związku z 200. rocznicą zainicjowania tegoż romantyzmu przez wydanie w Wilnie w roku 1822 pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. W związku z tym Ministerstwo Kultury objęło patronatem szereg imprez, wykładów, które mają na celu jeszcze w tym roku popularyzację polskiego romantyzmu. Dzisiaj kończąc ten rok, z przyjemnością zajmę się tematem, który jest, tak mi się wydaje, mało znany, a mianowicie Wigiliami Juliusza Słowackiego, obecnością tego tematu, zarówno jego twórczości literackiej, jak i w korespondencji, ale także powiemy sobie słów kilka na temat znaczenia Świąt Bożego Narodzenia, sposobu przeżywania Wigilii przez Słowackiego w ciągu jego nie tak długiego życia. Cieszę się bardzo, że akurat tym wykładem mogę kończyć tutaj cykl wykładów wygłoszonych dla Państwa w ramach dwustulecia polskiego romantyzmu, gdyż poprzednio miałam przyjemność rozmawiać z Państwem o podróżach Juliusza Słowackiego. Publikowałam też w ramach obchodów tego roku takie szkice poświęcone podróżom Słowackiego. Ten cykl jeszcze zostanie w tym roku, czy na granicy tego i przyszłego roku, domknięty dwoma odcinkami. Ale temat Wigilii Juliusza Słowackiego, jak się wydaje, on się w sposób szczególny z tymi podróżami wiąże i tymi podróżami sposób przeżywania Wigilii przez Słowackiego jest mocno naznaczony. Udało nam się już pokazać podczas poprzednich wykładów to, że życie Słowackiego to było życie człowieka w podróży. Śmiało można powiedzieć o Słowackim, że reprezentuje on typ homo viator. Przez całe życie idzie jakąś ścieżką, zmienia miejsca zamieszkania i nigdy nie zakłada rodziny, nie udaje mu się również znaleźć własnego domu. To jest rzecz bardzo istotna ze względu na sposób przeżywania przez niego Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia i ich rozumienia ich znaczenia. Te święta są w sposób szczególny naznaczone rodzinnością i tak dla Słowackiego również było. On przez całe życie, a ślad tego zachował się w jego korespondencji, w jego listach przede wszystkim do matki, ale nie tylko do matki, jeżeli wspominał święta Bożego Narodzenia, wspominał w ogóle o nich, to bardzo często w takim ujęciu nostalgicznym, w kontekście tych zapamiętanych z dzieciństwa. Nawet jeżeli pisał o świętach, które w danym momencie
przeżywał, to wracał pamięcią do kraju lat młodości szczęśliwej, tego, który się w myślach nigdy nie odmienia, i wspominał swoje święta spędzane zarówno w Krzemieńcu, jak i spędzane w okolicach Wilna, między innymi w pałacu Jaszuńskim u Michała Balińskiego. Te Wigilie Krzemienieckie wspominał w korespondencji kilkakrotnie i wśród takich emblematów tychże Wigilii pojawia się na przykład piekarnia Babuni. Chodzi tutaj o jego babcię ze strony matki, babcię Januszewską, która w Dobrach, gdzie mieszkali w Krzemieńcu, miała swoją piekarnię. Się zastanawiałam, dlaczego akurat piekarnię wspomina Słowacki. Zaczęłam się zajmować również sposobem spędzania, ale także urządzania Świąt Bożego Narodzenia na Wołyniu. I okazuje się, że właśnie tam na Wołyniu takim centralnym pokarmem, który stawia się na stole wigilijnym i świątecznym, jest bochen chleba. Bochen chleba wypiekany w domach, a więc tutaj ta piekarnia stanowiła taki jakby fundament tych świąt, bo tam powstawał chleb, który miał znaczenie symboliczne, był tym podstawowym pokarmem, który stawiało się na stole wigilijnym. Oprócz tego chleba, który mu się kojarzy, i piekarni, która mu się kojarzy z wigiliami krzemienieckimi, z tego okresu wspomina również na przykład to, że stół świąteczny, stół wigilijny wyglądał w ten sposób, że znajdowało się na nim siano. To sianko dzisiaj jest u nas zredukowane do takiego drobiazgu, a tam się wkładało to siano pod obrus. Wyciągało się źdźbła trawy pod tego obrusa, z których wróżono. A w kącie izby, pokoju, komnaty, w której zasiadało się do takiej wigilii poprzedzającej Boże Narodzenie, a potem do stołu świątecznego, stawiało się również snop siana. Nie było choinek. To jest zwyczaj późniejszy i właściwie w żadnym ze wspomnień Słowackiego ta choinka się pojawia, no bo się pewnie pojawić nie może. Pojawiają się również kolędy i Słowacki do śpiewania kolęd, do tych kolęd wołyńskich był bardzo przywiązany. Motyw kolęd pojawi się potem w jego utworach, w których znajdą się motywy bożonarodzeniowe. Sam podczas niektórych wigilii spędzanych już na emigracji także zawsze wyczekiwał śpiewania kolęd, o ile to w ogóle było możliwe, o ile taka sytuacja mogła zaistnieć. I o tym opowiem Państwu jeszcze w kolejnych partiach tego wykładu. Ale jeżeli chodzi o te wigilie krzemienieckie, to tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden zwyczaj, który wspomina Słowacki w korespondencji do matki, ale także do innych adresatów w różnych okresach swojego życia. Ale co ciekawe, ten motyw potem pojawia się również w jego utworach literackich. To jest motyw szopki bożonarodzeniowej, zwanej wertetem krzemienieckim. Ten wertet krzemieniecki to był rodzaj takiego ludowego teatru, gdzie przede wszystkim jakby dwie figury, diabła i anioła, były przedstawiane. Czasami to były takie szopki wyklejane z papieru, które kolędnicy nosili od domu do domu, zbierać datki, jak to było w lokalnym zwyczaju, ale podczas tych wizyt również
śpiewali kolędy. I Słowacki o tym wertepie pisze kilkakrotnie. Ciekawe, że on te teatry ludowe, bożonarodzeniowe, zapamiętane właśnie z Krzemieńca, interpretuje w ten sposób, że być może właśnie to, że był do nich tak przywiązany, że je tak mocno zapamiętał, że one tak bardzo mocno były wpisane w jego dziecinne i młodzieńcze święta Bożego Narodzenia, sprawiło, że potem był w szczególny sposób zainteresowany teatrem, że pokochał Szekspira i tą sztukę teatralną, dramat wysokoartystyczny. Także to znaczenie tych przedstawień, które były po prostu odgrywane w kolejnych domach przez kolędników, w jego życiu i twórczości wydaje się bezprecedensowe. Tutaj warto jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo sentymentalnie i z czułością wspomina on święta spędzane w Krzemieńcu, te kojarzone i zapamiętane z najwcześniejszych lat dzieciństwa i młodości, ale również wspomina w jednym z listów swoją ostatnią wigilię z czasów studenckich i święta Bożego Narodzenia, które spędzał nie w Krzemieńcu, a w pałacu w Jaszunach z rodziną Michała Balińskiego. To był pałac należący do Balińskich, bywał tam również Jan Śniadecki. Tam tutaj z boku jest taka wystawka, znajdowało się obserwatorium astronomiczne pani Salomea Słowacka-Betki, która tam również często była gościem. W tych Jaszunach prowadziła coś na kształt salonu literackiego, to właśnie tam w młodości Mickiewicz ze Słowackim się kiedyś spotkali. I niektóre święta Bożego Narodzenia Słowacki tam spędzał. Te, które wspominał, były śnieżne, więc we fragmentach listu, gdzie do nich nawiązuje, pisze o śnieżkach, pisze o śniegu, pisze o tym, że po wieczerzy wychodził do ogrodu, który był cały zaśnieżony, tam rzucał śnieżkami, więc są to takie różne obrazy. Oj, przepraszam Państwa, mój pies, on zawsze musi się włączyć do wykładu, to właśnie słyszał na klatce schodowej, nie mówi jeszcze ludzkim głosem, ale zapewniam Państwa, że nie tym ludzkim głosem będzie mówił. Mam nadzieję, że się uspokoi, nie będzie nam już przeszkadzał w wykładzie. Pod koniec tutaj razem z Fatikiem złożymy Państwu życzenia wesołych świąt. Dobrze, wróćmy teraz do Słowackiego i do jego wspomnień ze świąt Bożego Narodzenia i z Wigilii. Tutaj chciałam powiedzieć, że kiedy już w pewnym momencie dotarł Słowacki po podróży na wschód do Florencji i tam właściwie spędzał podczas tych swoich podróży Wigilię w podobny sposób, jaki spędzał w Krzemieńcu, dlatego że spędzał ją w salonie domu Hermana Potockiego, który zaprosił na tę Wigilię różnych Polaków przebywających wówczas we Florencji, to właśnie tam gospodarze podczas tego spotkania postanowili przypomnieć zebranym gościom wszystkie zwyczaje, które towarzyszyły im w Polsce, na ziemiach polskich, jeszcze w minionych wigiliach. I Słowacki tam się wtedy czuł chyba jedyny raz, jeżeli chodzi o te emigracyjne wigilie, rzeczywiście dobrze, dlatego że wspominał o tym, że na stole wtedy w tej Florencji pojawiły się
potrawy, które pamiętał jeszcze z Wołynia czy z Litwy, i pojawiło się siano na stole, co było dla niego niezwykle takim istotnym elementem tych wołyńskich, młodzieńczych, rodzinnych wigilii. Ale poza tą jedną wigilią we Florencji, on nie co roku opisuje matce kolejne swoje doświadczenia wigilijne, natomiast generalnie we wszystkich pozostałych wzmiankach na ten temat, czy one są wysyłane ze Szwajcarii, z Genewy, czy one są potem wysyłane z Paryża, zwłaszcza te ostatnie, dominuje, czy jeszcze wcześniej z Warszawy, kiedy już po studiach wyjechał do Warszawy, żeby robić tam karierę urzędniczą, gościł w różnych salonach arystokracji polskiej, która rezydowała wówczas w Warszawie, to właściwie wszystkie te święta, o których nadmieniał matce w listach, spędzane na emigracji, były dla niego świętami smutnymi. Pisał o samotności, pisał o tym, że niekiedy nękały go choroby, przechodził jakieś grypy w tym czasie i generalnie dopadała go wtedy nostalgia i często bywało tak, że w tych dniach pisał listy do najbliższych. Była taka wigilia, kiedy pisał list do matki, była taka wigilia, kiedy pisał list do Kornela Unieńskiego i wtedy, to jest jedna z ostatnich w ogóle jego wigilii w życiu, spędzona w Paryżu, pisał o dojmującej samotności, która go w tych okresach dopadała. Więc te wigilie Słowackiego, mimo że święta Bożego Narodzenia były dla niego świętami bardzo ważnymi. Ja się kiedyś zastanawiałam nad tym, które, to jest klasyczne pytanie, tak? Były mu bliższe, czy święta Bożego Narodzenia, czy święta wielkanocne. Zawsze mi się wydawało, że święta wielkanocne. On je również wspominał w korespondencji wielokrotnie i wspominał przede wszystkim te, które spędzał w dzieciństwie, bądź to w Krzemieńcu, bądź to na Litwie, ale tam wspominał święcone, wspominał baby wielkanocne i szereg innych takich elementów, które te święta wypełniają. Natomiast nie zwracałam, prawdę mówiąc, uwagi na frekwencję tych motywów bożonarodzeniowych w jego korespondencji. Wydawało mi się, że jest ich o wiele mniej niż tych motywów wielkanocnych, ale kiedy teraz, przygotowując ten wykład, jeszcze raz bardzo dokładnie przejrzałam korespondencję Słowackiego pod tym kątem, to okazuje się, że ten temat świąt Bożego Narodzenia wraca tam też bardzo często i to w takim kontekście przede wszystkim osobistym. No i wśród tych świąt emigracyjnych, o których tutaj rozmawiamy, wydaje mi się, że dwa święta Bożego Narodzenia były szczególne. Przede wszystkim najbardziej niezwykłe święta Bożego Narodzenia i nietypowe spędził Słowacki podczas podróży na wschód, o której tutaj już wielokrotnie rozmawialiśmy. I wzmianki o tym można znaleźć zarówno w jego korespondencji, w listach do matki, jak również jakieś krótkie relacje z tych dni można znaleźć w jego takich bardzo skrótowych zapisach raptularzowych. Proszę Państwa, te święta, które kończyły rok 1836, więc ten pierwszy etap jego podróży na wschód, spędził Słowacki na pustyni. Jego domem wtedy był pustynny namiot. W
czasie świąt Bożego Narodzenia w roku 1836 roku wraz z Zenonem Brzozowskim, który towarzyszył mu podczas tego etapu podróży wschodniej, ten rysunek pielgrzyma czy turysty na koniu, który tutaj na tym slajdzie Państwu pokazuję, to jest szkic pióra słowackiego, który przedstawia tego towarzysza podróży, Zenona Brzozowskiego, jadącego na koniu. Na tej pustyni znalazł się Słowacki w pobliżu miasteczka El Arish i tam był zmuszony razem z Zenonem Brzozowskim przed jazdą dalej w kierunku Jerozolimy i Ziemi Świętej odbyć 12-dniową kwarantannę. To doświadczenie kwarantanny było bardzo dojmujące, ponieważ wyznaczono naszym pielgrzymom, bo Słowacki już wtedy był pielgrzymem, tym, który wędrował w kierunku Ziemi Świętej, w kierunku Jerozolimy i Betlejem, wyznaczono im przestrzeń, po której mogą się poruszać. Panowie zamieszkali Zenon Brzozowski i Juliusz Słowacki, obaj w dwóch oddzielnych namiotach. I wszystko właściwie składało się do pewnego momentu dobrze, ale nagle rozpętała się straszna burza. Burza, jakiej dotąd nigdy nie zaznali. Burza tropikalna. I ilość opadów, jakie wówczas spadły na ten fragment pustyni, gdzie piasek był wysuszony, była tak duża, że podłoże zamieniło się w rzekę. Musieli wobec tego panowie opuścić te namioty i uciekać z tego swojego miejsca, z tego swojego legowiska gdzieś w dół, przed rzeką, przed powodzią. Niemniej pamiętali o tym, że są to święta Bożego Narodzenia, więc Słowacki nawet na prędce układał jakąś kolędę, a potem opowiada o tym, zaraz dajcie zresztą ten fragment z korespondencji przeczytam, bo myślę, że on jest wart tego, żeby posłuchać tej takiej autentycznej relacji Słowackiego z tego niezwykłego wydarzenia. Winszowali sobie, jak tu pisze Słowacki, dobrych świąt. Proszę posłuchać samego Słowackiego, jak o tym wydarzeniu opowiada matka. Tytuł. Teraz opiszę Ci moją kwarantannę na pustyni przy maleńkim miasteczku El Arish. Wystaw sobie, droga, że po 8 dniach podróży w piaskach dano nam na odbycie kwarantanny 12-dniowej równinę piasku gładką jak stół, otoczoną wzgórkami piaszczystymi dookoła i nic więcej. Wyznaczono tylko miejsce, gdzie miały stać nasze namioty. Zakreślono obręb, za który nie mogliśmy przechodzić i zostawiono na łasce Pana Boga. Wszakże do maleńkiego namiociku, który z sobąśmy mieli, przydano dwa drugie. Jeden dla nas, drugi dla ludzi, ale ten ostatni tak podarty, że słońce było w nim panem. Dokoła żadnego mieszkania, gdzie by się można było schronić na przypadek deszczu. Szło słowem miejsce smutne, którego cisza przerywana tylko była dalekim szumem ciemnego morza i po dwóch innych stronach horyzontu widać było dwa smutne palmowe lasy. Rozlokowaliśmy się nareszcie na tym piasku, wygrzebaliśmy w nim kuchenkę. Ja wziąłem namiot wielki, mój towarzysz naszym własnym maleńkim rozłożył swoje graty i tak została nas Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorem towarzysz mój, dobywszy zapomnianego czekana, czekana to jest taki rodzaj fletu, czekan to jest taki rodzaj fletu, zagrał mi wińską kolędę, której słuchałem z rozczuleniem, leżąc na dywaniku w mojej budzie.
Podziękowałem mu i wieczór nadszedł. Wtem niebo okryło się chmurami, burza piorunowa, ale najokropniejsza ze wszystkich burz, nadeszła i trwała całą noc, to jest 13 godzin. Nie możecie sobie wystawić, jaką okropność miała dla nas obu, leżących w osobnych namiotach, ta noc bezsenna, której każda chwila zdawała się ostatnią. Tak gromy były okropne, bliskie i gęste. Świeca, kilkakroć zapalona, zawsze gasła. Deszcz przedarł się przez płótno namiotu, a kałuże, podmywając nasze łóżka położone na ziemi, zmusiły nas do zwinięcia wszystkiego w jeden pakiet i sami byliśmy parasolami naszych rzeczy. A na koniec, nad rankiem, ustała burza i deszczyk lekki tylko pozostał. Wyszedłem, żeby zobaczyć, co się z moim towarzyszem stało, i winszowaliśmy sobie wzajemnie. Wtem patrzę, aż mała rzeczka płynąca przez dolinę zbiera, przerywa brzegi i białymi, krągłymi falami bierze prosto na nasze namioty. Zrazu nie mogłem pojąć, co to znaczy. Tak widok tej nowej inundacji nowym był dla mnie. Wkrótce poznałem całe niebezpieczeństwo i za pomocą sług znieśliśmy namioty i rzeczy nasze w kwadrans czasu na mały, piaszczysty wzgórek, a woda zajęła miejsce nasze w dolinie. Tak więc dzień pierwszy świąt pochmurny przeszedł nam smutnie, suszącym się na górze. Głodni, bo o kuchni nawet myśleć było nie można, przemokli bez namiotu, spać musieliśmy na wilgotnym piasku, nakrywszy go mokrą rogożą i dywanem. Potem czas piękny wrócił i trwał aż do przyjazdu naszego do Gazy. Pod namiotem, także na piasku, zostało nas trzęsienie ziemi, które w Syrii doszczętu wiele miast pochłonęło. Widziałem sam Tyberiadę, w której 500 ludzi zginęło, a domu jednego całego nie zostało. Więc to były chyba jedne z najbardziej dramatycznych świąt Bożego Narodzenia, jakie Słowacki wówczas przeżył. Ale one no, bardzo tutaj dobrze ilustrują różnego rodzaju przygody i napięcia Słowackiego, które przeżywał w okresie świąt Bożego Narodzenia, spędzanych poza swoim rodzinnym Wołyniem, poza Litwą, z którą był związany. A te święta były doświadczeniem typowym dla odważnego podróżnika, który zdecydował się na tę w gruncie rzeczy niebezpieczną wyprawę. Pamiętamy z poprzednich wykładów, że na terenie Ziemi Świętej, ale także Egiptu w tym okresie panowały różnego typu zarazy. W związku z tym na podróżnych czekały kwarantanny, które musieli oni odbywać co jakiś czas. Poza tym no, cały czas byli jakoś tam zagrożeni chorobą. Na szczęście Słowacki całą tę podróż pod względem fizycznym zniósł nadzwyczaj dobrze. I po odbyciu tej kwarantanny, po spędzeniu Wigilii Bożego Narodzenia na pustyni, Słowacki wraz ze swoim towarzyszem ruszyli w kierunku Jerozolimy, a stamtąd odbyli wycieczkę do Betlejem. I ta wycieczka do Betlejem, do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, zaczynała cykl wycieczek Słowackiego i Zenona Brzozowskiego po Ziemi Świętej.
To było bardzo ważne doświadczenie podczas podróży. Powiedziałabym, że nieledwie tak samo ważne jak wcześniejszy pobyt w Jerozolimie i noc spędzona przy Grobie Świętym, Grobie Pańskim w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. I tu, Betlejem był słowacki w połowie stycznia 1837 roku, słuchał słowacki mszy. Tę mszę w Betlejem odprawiał, czy zamówił w intencji Polski, bo te uczucia patriotyczne związane z kondycją narodu polskiego towarzyszyły mu przez cały okres podróży, która im bliżej Jerozolimy, im bliżej Betlejem, tym silniej przemieniała się z takiej zwykłej podróży, z takiej zwykłej grand tour w rzeczywistą pielgrzymkę. Świadczą o tym jego notatki w korespondencji, w jednym z listów, w których będzie opowiadał o tych doświadczeniach z pobytu w sadzie oliwnym w Jerozolimie, koło Jerozolimy, napisze do matki: spod oliw Chrystusa wziąłem ziemi na moje martwe oczy. Jeżeli w ogóle możemy mówić o przemianie słowackiego z poety, bajronisty, mistyka, poety, mistyka, tego, który potem będzie pisał utwory bardzo nacechowane metafizyką, takie jak Genezis ducha, objaśniające narodziny życia na ziemi, powstanie życia na ziemi, ale także takie jak Król duch, opowiadające właściwie o historii ziem słowiańskich, to na pewno na taki moment krytyczny zasługuje, jeżeli chodzi o jego wskazanie, ta podróż do Ziemi Świętej i pobyt w tych szczególnych miejscach. Pobyt w Jerozolimie, pobyt w Betlejem i w różnych innych miejscach związanych z historią Starego i Nowego Testamentu. Pisze o tym również w fragmentach dziennika, pisze o tym w korespondencji. Tu bardzo Państwu polecam zarówno listy słowackiego opracowane przez Eugeniusza Sawrymowicza, stare wydanie, czekamy na nowe, które jest w tej chwili w opracowaniu, ale także te edycje odnalezionego cudownie w XXI wieku raptularza słowackiego z podróży na wschód, o którym Państwu już wielokrotnie opowiadaliśmy także podczas wykładów wygłaszanych w ramach dwustulecia polskiego romantyzmu. No więc ten pobyt w Betlejem i te święta Bożego Narodzenia spędzone na pustyni w takich dramatycznych okolicznościach na pewno należą do takich nadzwyczajnych i najistotniejszych przeżyć słowackiego związanych z Wigilią, związanych z Narodzeniem Pańskim, związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Tak jak już Państwu mówiłam na wstępie, słowacki w bardzo szczególny sposób spędził także jedne ze świąt Bożego Narodzenia we Florencji. I jak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te święta imigracyjne, te florenckie były najbardziej podobne do tych krzemienieckich. Ponieważ myślę, że warto posłuchać nie tylko mojego streszczenia innych doświadczeń słowackiego, ale także samego słowackiego, posłuchajcie Państwo takiego fragmentu listu wysłanego do matki, pisanego z Florencji, w którym w krótkim akapicie o
świętach Bożego Narodzenia, właściwie o Wigilii, którą jadł wtedy, rzeczywiście jadł, bo nie zawsze mu się zdarzało na emigracji jadać Wigilię w towarzystwie, w tym liście do matki pisze. Wigilię jadłem z ziomkami w domu Hermana. Na sianie, to jest ważne. Sama gospodyni domu dała nam wszystkie dawne potrawy, w których wspomnienia były pieprzem i rodzynkami. No więc te bakalie mu się kojarzyły z domem, tak jak Prus ma swoją Magdalenkę, tak Słowacki ma tutaj te swoje rodzynki, które uruchamiają wspomnienia z dzieciństwa. Ciekawe, że ta pamięć zapachowa, smakowa w przypadku tych świąt i wielkanocnych, i świąt Bożego Narodzenia dla każdego z nas ma ogromne znaczenie i myślę, że każdy taką pamięć posiada i w ten sposób, przypominając sobie, czy akurat odczuwając jakieś zapachy, wraca pamięcią do tych świąt z dzieciństwa. Nie wiem dlaczego, ale ciągle myślałem o Wigilii u prefekta Jarkowskiego. No właśnie, wraca pamięcią do tej Wigilii wcześniejszej. Nie wiem dlaczego, no wiemy dlaczego. Taki jest mechanizm zapamiętywania i przypominania, którą kiedyś jadłem, będąc dzieckiem. Potem przyszła mi na myśl wielka babuni Piekarni. O niej też już opowiadaliśmy. Czelak śpiewająca kolędy. Potem werpet, czyli ta szopka. Krzemienicki, któremu może winien jestem mój szekspirowski zapał. Ten fragment był potwierdzeniem tego, o czym mówiłam Państwu na początku wykładu. Więc okazuje się, że te wigilijne doświadczenia z dzieciństwa rzeczywiście miały dla niego do końca życia bardzo wielkie znaczenie. I dalej czytam Słowackiego. Nareszcie dawnym zwyczajem wyciągnąłem źdźbło siana spod obrusa i wyciągnąłem je bez kwiatka. Pani domu, widząc moje zasmucenie, ofiarowała się, że mi drugi wyciągnie, jakoż dobyła mi źdźbło krótkie bardzo, nie z kwiatkiem, ale z kłosem na końcu. Tłumacz więc sobie, droga moja, że dni moje będą krótkie, ale kłos zostanie po nich. Ja tak tłumaczę sam i cieszę się. To zostało mu troszkę ponad 10 lat od tego momentu życia, więc ta wróżba jakoś się tam w pewnym stopniu sprawdziła. Myślę, że te święta były pogodne dla niego, były szczęśliwe. Może dlatego, że w pewnym momencie, kiedy wrócił z tej podróży na wschód, w jednym z listów do matki, wysyłanym już z Florencji, pisał o, przynajmniej na początku w tym okresie, bardzo dojmującej samotności. Pisał w tym liście, że do tej pory, mimo że nie miał swojej rodziny, nie miał swojego domu, to gdziekolwiek był, czy był w Warszawie, czy był potem, no może mniej w Londynie, ale tam był jeszcze młody, pełen entuzjazmu, ciekawości świata, ale potem w Genewie, a potem podczas podróży na wschód, zawsze miał przy sobie przyjaciół, zawsze miał, coś on tak dosłownie mówił, coś na kształt rodziny. Więc nigdy się nie czuł samotny, troski, radości, święta dzielił z innymi bliskimi mu mniej lub bardziej ludźmi. I nagle teraz w tej Florencji, kiedy po podróży na wschód rozstał się z Zenonem Brzozowskim, został sam i zanim budował sobie w tej Florencji od nowa coś na kształt takiej rodziny, chociaż tam w tej Florencji nigdy aż tak, jak to bywało przedtem, mu się to nie udało, ale w tej Florencji przebywało wielu Polaków. On tam się też przyjaźnił, mieszkał przez pewien moment u takiego historyka polskiego pochodzenia, u Zajdlera, więc tych Polaków było troszeczkę w pobliżu, ale przyjaźnił się tylko także z Włochami tej Florencji. To nie jest tak, że on był zupełnie samotny czy osamotniony, ale jednak więzi międzyludzkie musiał budować od początku. I wydaje mi się, że ta Wigilia u Hermana Potockiego, gdzie ewidentnie musiała panować bardzo taka
rodzinna atmosfera przyniosła mu coś na kształt ukojenia. I mam takie wrażenie, bo potem właściwie nigdy już w takim tonie nie pisał o żadnej z kolejnych wigilii. Była to ostatnia taka pogodna wigilia w jego życiu. Mogę się mylić, dlatego że nie z każdego roku zachowały się wspomnienia wigilijne, więc może były też jeszcze jakieś inne, radośniejsze, ale tych kolejnych, jeżeli są, to zwłaszcza tych paryskich, to pojawia się już smutek, melancholia, tęsknota, samotność. Natomiast w okresie paryskim Słowacki miał jeszcze raz bardzo szczególne święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy szczęśliwe. Myślę, że warto o nich wspomnieć, chociaż na pewno więcej mówiono na ten temat, mówił pan profesor Fabianowski, omawiając Wigilię Mickiewicza, ale dotyczy to takiego spotkania Polaków, święta Bożego Narodzenia w 1840 roku w Paryżu, w którym uczestniczył również Mickiewicz. To była ta słynna uczta u Januszkiewicza, Stachego Januszkiewicza, który wydał ją 25 grudnia 1840 roku na cześć Mickiewicza, właściwie z okazji imienin Mickiewicza, który wcześniej, parę miesięcy wcześniej przybył do Paryża i rozpoczął cykl wykładów w Collège de France. Ten pierwszy jego wykład, którego wysłuchało wielu Polaków z polskiej i paryskiej emigracji w tamtym okresie, spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem i podczas tego spotkania, które miało miejsce w pierwszy dzień Bożego Narodzenia u Eustachego Januszkiewicza w jego mieszkaniu, które wynajmował w Paryżu, zgromadziło wielu Polaków, było tam 40 mężczyzn, pisze o tym Jarosław Marek Rękiewicz, i wśród nich w dużej mierze byli to polscy pisarze, poeci, było pięciu malarzy, byli muzycy, był także Słowacki. To jest ciekawe, że na tej uczcie znaleźli się tylko mężczyźni. Pisała o tym również Alina Witkowska. Tak wyglądała wówczas ta paryska emigracja, że po powstaniu listopadowym ci Polacy, którzy mieszkali w Paryżu, często byli to ludzie rozbici, którzy nie do końca potrafili tam odnaleźć swoje miejsce w życiu. Nie udało im się założyć, nie wszystkim w każdym razie, rodzin. Żyli w samotnościach, w samotności albo w jakichś takich komunach. I na tym spotkaniu w związku z tym zgromadził Januszewski samych mężczyzn, co było dla tego środowiska dosyć w tym okresie symptomatyczne. Było to ciekawe spotkanie, dlatego że Słowacki został tam wyznaczony, a potem taką wygłosił w formie improwizacji. Te improwizacje były w tych czasach taką bardzo popularną formą wypowiedzi. Przywitał Mickiewicza. Mówił płynnie, z jednej strony złożył tej improwizacji, tej wypowiedzi Mickiewiczowi hołd, ale z relacji, poznamy ją z relacji głównie, różnych świadków tego wydarzenia, te relacje są bardzo różne, wynikało, że oprócz hołdu pojawiły się tam też jakieś takie wątki związane z pewnym rozgoryczeniem Słowackiego, który nie do końca w tym środowisku polskiej emigracji dobrze się czuł,
I ostatecznie finał był jednak bardzo niezwykły, dlatego że Mickiewicz został tak poruszony tą improwizacją Słowackiego, tymi wierszami Słowackiego, że postanowił Słowackiemu odpowiedzieć te trzy wiersze. Było to wydarzenie niezwykłe, chociaż improwizowanie przez Mickiewicza wcale nie było rzeczą niezwykłą. Miał wyjątkowy dar improwizowania i improwizował w salonach petersburskich wcześniej, natomiast w pewnym momencie zamilkł. Zamilkł jako poeta i zamilkł jako improwizator. I fakt, że nagle mówił wierszem ze swadą, tak jak dawniej, ożywiony, no, był wydarzeniem niezwykłym, tak niezwykłym, że niektórzy świadkowie tego wydarzenia, między innymi Ropeleski, który bardzo nieprzychylnie wypowiadał się, jako krytyk literacki, o balladynie Juliusza Słowackiego, płakał trzęsistymi łzami, co także poruszyło innych mężczyzn zgromadzonych na tej uroczystości. Nie bardzo wiedzieli, jak się w tej sytuacji zachować. W każdym razie trwała ta uczta długo i wydawało się, że Słowacki mógł czuć się usatysfakcjonowany tym, że udało mu się doprowadzić do dialogu, do wymiany myśli, to jeszcze w formie poetyckiej, czyli rozmawiał jak równy z równym, z Mickiewiczem. Natomiast ostatecznie jednak potem relacje, które pojawiły się w prasie emigracyjnej, także na łamach tygodnika ilustrowanego w takim artykule pod tytułem Improwizatorowie, Słowackiego bardzo rozczarowały, dlatego że zdecydowanie wskazywano tam na geniusz Mickiewicza, a Słowackiego deprecjonowano za wygranego. Uważano to w ogóle za pojedynek, uznano tutaj Mickiewicza. Mickiewicz, choć w gruncie rzeczy po wygłoszeniu tej improwizacji przez Słowackiego bardzo wiele przyjaznych gestów w jego stronę wykonał, nigdy tego w żaden sposób nie sprostował. Słowacki na to długo czekał, ale właściwie nigdy to nie nastąpiło. I tutaj ten jakby rozbrat Słowackiego z Mickiewiczem, no po tym wydarzeniu zaczyna się potęgować. O czym potem świadczyć będą ostatnie fragmenty piątej pieśni Beniowskiego, którą będzie kończył Słowacki już w 1941 roku. Ale chciałam tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie Januszkiewicz urządził potem jeszcze drugą ucztę, ucztę noworoczną, na którą zaprosił także 40 mężczyzn i zaprosił tam podobno również Słowackiego. I tu są rozbieżne opinie, dlatego że na tej uczcie wyznaczono wcześniej Słowackiego do tego, żeby wręczył Mickiewiczowi w formie hołdu puchar. Ten puchar był tam takim bardzo symbolicznym rekwizytem. Słowacki nie chciał się na to zgodzić. I z różnych komentarzy, bo o tej uczcie wiemy dużo mniej dokumentów się na ten temat zachowało i z różnych komentarzy i prób analizy różnych dokumentów wcale nie wynika to, że Słowacki tam się stawił na tej uczcie i że ten puchar Mickiewiczowi wręczył. Być może, bo puchar wręczony został, ale być może
wręczył ktoś inny, prawdopodobnie Franciszek Grzymała, więc proszę zobaczyć, że wokół tych spotkań narosło też wiele mitów geograficznych, wiele mitów kulturowych. I jeżeli chodzi o Słowackiego i jego sposób rozumienia świąt Bożego Narodzenia, to tutaj chciałam zwrócić jeszcze uwagę, że no właśnie po tej uczcie, właśnie w latach 40., kiedy wchodzi Słowacki w tę fazę mistyczną swojej twórczości, powstają utwory literackie, w których pojawiają się motywy Bożego Narodzenia i to związane z krzemieńcem, z Ukrainą, z barem i pojawiają się tam motywy kolędowe. Pojawia się tam między innymi motyw wertepu, czyli chodzenia z tym diabłem i aniołem, odgrywanie teatrzyku. Są to trzy szczególne utwory, wszystkie dramatyczne. Pierwszy nieukończony, a wyjątkowy, którego akcja została osadzona w wieku XVII, dokładnie w 1655 roku podczas Potopu Szwedzkiego, w Krzemieńcu. Ten dramat miał być zatytułowany Złota Czaszka i miał opowiadać o historii strażnika Złotej Czaszki, uwikłanego w wir historii, do domu którego przyjeżdża koniec Polski w czasie potopu szwedzkiego, który to strażnik w tym czasie wydaje za mąż, czy próbuje wydać za mąż swoją córkę Agnieszkę. I szuka dla niej zamożnego kandydata, ale jednocześnie do jej ręki aspiruje biedny student. I pojawia się tam jako element intrygi motyw chodzenia z wertepem w trakcie świąt Bożego Narodzenia, bo akcja w trakcie tych świąt Bożego Narodzenia w tym dramacie się rozgrywa. Bardzo ciekawy jest tutaj ten motyw tego wertepu, bo on dowodzi tego, że Słowacki do tych ludowych zwyczajów, tradycji krzemienieckich związanych ze świętami był bardzo silnie przywiązany, ale w tym dramacie pojawia się także motyw kolędowy, bo pojawiają się tam dziewki, które schodzą i które śpiewają kolędy. I tutaj jeszcze chciałam powiedzieć o tym, bo zapomniałam o tym powiedzieć na początku, że w oryginalnej wersji w Krzemieńcu czasów Słowackiego, kiedy ci kolędnicy chodzili od domu do domu, to kolędy, które podczas tych przedstawień śpiewali, śpiewali i po polsku, i po ukraińsku. Tu akurat ta pieśń śpiewana kolędowa przez dziewki w Złotej Czaszce jest śpiewana po polsku, ale Słowacki pamiętał, że również w tej wersji ukraińskiej były wykonywane te kolędy. Ja Państwu fragmencik tej kolędy z tego dramatu przeczytam, bo ona jest wyjątkowo urocza, to jest bardzo taka literacka kolęda. Chrystus Pan się narodził, świat się cały odmłodził, et mentes. Nad sianem, nad żłobeczkiem, aniołek z aniołeczkiem, ridentes. Przeleciały wróbelki do Panny Zbawicielki, cantantes. Przeleciały łańcuchy, łabędzi srebrne puchy, mutantes. Puchu więzła troszeczkę, zrobiła poduszeczkę, dzieciątku, potem go położyła, i sianem go nakryła żłobionką. Proszę zobaczyć, ile tu w tym fragmencie jest liryzmu. I to jest jeden z utworów, gdzie te motywy bożonarodzeniowe w sposób prześliczny są wprowadzone. Tam się pojawiają także rzadko o tych pokarmach wigilijnych czy bożonarodzeniowych Słowacki wspomina. Nie wiemy na przykład w ogóle, co jedli podczas tej uczty Januszkiewicza.
jego goście, ale w tej złotej czaszce pojawiają się takie drobne motywy pokarmu, pojawiają się ciasta marcepanowe, pojawiają się pierniczki i pojawia się prunek, który w czasie tych świąt popijano. To był Węgrzyn i to były Tokaje. Ci kolędnicy, którzy tam się szykują do chodzenia z tym wertetem, mówią sobie tak, że przygotowali z papieru diabła i anioła po to, żeby chodzić z tymi teatrzykami od domu do domu, po to, żeby zgromadzić trochę grosza, żeby potem było czym zakupić święta Bożego Narodzenia. No właśnie, żeby było na zakup tego Węgrzyna, czy na Tokaj, który w tym regionie Europy był tym trunkiem w dawnych czasach bardzo popularnym. I oprócz złotej czaszki, motyw Betlejem, czy motyw Bożego Narodzenia, albo może inaczej, kolędy bożonarodzeniowej, bo już nie bezpośrednio Bożego Narodzenia, ale kolędy bożonarodzeniowej i motywów, które się w kolędach pojawiają, pojawia się w dwóch mistycznych dramatach, w Śnie Srebrnym Salomei i w Księdzu Marku. W Śnie Srebrnym Salomei tam w pewnym momencie Salomea do swojego monologu wprowadza takie motywy kolędowe i one są jakby interpretacją pewnych zjawisk nadzwyczajnych, które rozgrywają się w najbliższej okolicy, która jest w stanie wojny, bo wydarzenia opisane w Śnie Srebrnym Salomei to są wydarzenia z okresu koniszczyzny, czyli tych strasznych, dramatycznych zajść pomiędzy polską szlachtą a chłopami ukraińskimi. I pojawia się także motyw Betlejem w Księdzu Marku, gdzie bar, który staje się symboliczną kolebką przyszłej odrodzonej Polski, jest porównany do Betlejem. W związku z tym jednak wydaje mi się, że nie będzie nadużycie, kiedy stwierdzę, że to właśnie w tym ostatnim okresie życia i twórczości Słowackiego święta Bożego Narodzenia, mimo że te paryskie były smutne, może dlatego, że udało mu się wcześniej odwiedzić Betlejem, że przeżył tę niezwykłą Wigilię i Boże Narodzenie na pustyni, gdzie też groziło mu niebezpieczeństwo. I myślę, że tam doświadczył pewnych takich metafizycznych doznań. To wszystko zaważyło na tym, że w tym ostatnim okresie życia symbolika świąt Bożego Narodzenia dla Słowackiego nabrała szczególnego znaczenia. Być może nawet stała się istotniejsza niż symbolika świąt Wielkanocnych. Natomiast jeżeli chodzi o własne, prywatne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w tym okresie, to do samego końca były one już bardzo, bardzo samotne i bardzo smutne. Mam tutaj przygotowane fragmenty listów z ostatniego, no właściwie roku życia Słowackiego, w których Słowacki wspomina o tych smutnych świętach Bożego Narodzenia. Jeden z nich jest adresowany do Kornela Ujeńskiego i jest sygnowany datą 1848 rok, Boże Narodzenie, Paryż. I pisze w tym liście Słowacki tak: kochany Kornelu, w Wigilię Bożego Narodzenia odebrałem list twój, święto same odpisuję ci, spędzając wieczór na rozmowie z tobą. Drogą mi jest miłość twoja, kilka chwil razem
w Bogu przebyty, związało nas mocniej niż długie razem przebywane pustynie życia ludzkiego. I tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawia z przyjacielem za pośrednictwem listu i to pisanie listu do niego wypełnia mu samotność dnia wigilijnego spędzanego na emigracji. I podobne tony potem pojawiają się w liście do Teofila i Hercygi Januszewskich, do których wysyła list pod koniec roku 1848. Tam też pisze o dojmującej samotności. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wesołych świąt rodzinnych. Życzę Wam Państwo tego, żebyście nie spędzali ich samotnie, żeby te święta były szczęśliwe i pełne nadziei. Dziękuję bardzo. No i chciałam zapytać, czy są jakieś pytania? Halo, halo? Halo, halo? Przepraszam, wyłączyłam wyciszenie, więc jeszcze raz odpowiadając na pytanie, które tutaj odczytałam, a które dotyczy Towiańskiego i jego wpływu na życie i twórczość Słowackiego, to powiem tak, że rzecz ta jest ogromnie skomplikowana i wymagałaby osobnego wykładu. Wiadomo, że Słowacki na początku został zauroczony Towiańskim, jego pismami, ale potem zniechęcił się do samego Towiańskiego i do towarzystwa. Wiadomo, że z niego wystąpił i że pisał utwory, które miały także charakter krytyczny wobec Towiańskiego i Mickiewicza, ale niewątpliwie ślad został w jego twórczości i pewne treści, które pojawiały się w pismach Towiańskiego, w jego koncepcjach filozoficznych, one potem znalazły odbicie w tej mistycznej twórczości Słowackiego w czasach późniejszych. Natomiast Słowacki chciał iść swoją drogą i nigdy tego nie powiedział wprost. I to jest ciekawe, że ten późny okres naznaczony jest także polemiką z Mickiewiczem, taką toczoną jakby obok również tego doświadczenia towiańszczyzny. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Mickiewicz, nie Mickiewicz, tylko Słowacki w tym późnym okresie próbował napisać wszystkie kolejne utwory Mickiewicza
przeciwko Mickiewiczowi pisał Dziady po raz kolejny, Konrada Wallenroda po raz kolejny, pisał również po raz kolejny pana Tadeusza. Napisał taki wiersz Mój Adamito albo Na jednej górze podczas zawiruchy weszły się polskie najdawniejsze duchy. One są naznaczone takim dużym dystansem i takim krytycznym podejściem do towarzystwa, do towiańszczyzny, więc to nie jest takie proste, ale niewątpliwie to środowisko związane z Towiańskim i obecność Towiańskiego w Paryżu i to, że Słowacki z Towiańczykami przez pewien czas miał wiele wspólnego, na pewno wpłynęło na różne koncepcje, które pojawiły się potem w jego twórczości mistycznej. Tak bym odpowiedziała na to pierwsze pytanie. Potem jest pytanie kolejne, drugie. Czy pani profesor zauważa jakieś istotne różnice w indywidualnej duchowości, religijności pomiędzy Słowackim a Mickiewiczem w poezji w życiu? Tak, to znaczy Słowacki szedł absolutnie swoją drogą do pewnego przynajmniej momentu, która była taką drogą, jakby to określić, bardzo indywidualnej religijności. No, Mickiewicz był dogmatykiem w dużej mierze, natomiast chociaż też przecież zarzucano mu potem bluźnierstwo. Doprowadzono do tego, że jedną z lekcji wygłoszonych podczas wykładów paryskich umieszczono na indeksie ksiąg zakazanych. Ze Słowackim było tak, że on był osobą, powiedziałabym, zamkniętą o wiele bardziej, osobowością także zamkniętą o wiele bardziej niż Mickiewicz i szedł swoją drogą, powiedziałabym, mniej publiczną. Jego duchowość, słowackiego duchowość tak naprawdę zaczęła się bardzo intensywnie zmieniać i rozwijać dopiero po podróży na wschód. Potem, kiedy spotkał Szczęsnego Felińskiego i Słowacki miał przecież dwa doświadczenia mistyczne, wizje, które opisał w korespondencji, zmienił język w latach 40. Narrację, ale także zmienił poetykę twórczości, która stała się o wiele bardziej nacechowana słownictwem symbolicznym, charakterystycznym dla poetyki tekstów mistycznych. I kroczył w kierunku takiej bardzo indywidualnej duchowości. Mickiewicz nie. Mickiewicz raczej idzie taką drogą charakterystyczną dla jakichś zgromadzeń wspólnotowych i jest o wiele bardziej otwarty w tej swojej religijności. Także ja tutaj dostrzegam dosyć istotne, duże różnice. Te doświadczenia mistyczne w przypadku Słowackiego, no one są tutaj dla tej indywidualnej jego duchowości i dla tego faktu pogłębiania tej duchowości w ostatnim okresie życia. U Mickiewicza to nie miało miejsce. Są bardzo, bardzo charakterystyczne. O, i pan Janek Krzywdziński. Miło mi bardzo, że jest pan z nami, pisze ad vocem. Myślę, że warto rozważyć, czy przemiana miała miejsce przed kontaktem z Towiańskim, zaś wstąpienie do koła Sprawy Bożej było jej następstwem. Tu się z panem Jankiem zgodzę, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy na zajęciach, że początki tej przemiany mają chyba miejsce właśnie tam, podczas podróży do Ziemi Świętej. Myślę, że coś się dzieje ze Słowackim we Florencji, no także ze względu na otoczenie sztuki florenckiej, która jest bardzo religijna i bardzo silnie wpływa na wyobraźnię, osobowość Słowackiego. I myślę, że jadąc do Paryża,
Słowacki był już gotowy na przemianę, ale rzeczywiście ten Dowiański na pewno coś tutaj znaczył i jakąś rolę stymulującą w tym zakresie odegrał. No dobrze, chyba więcej pytań nie ma. To z mojej strony byłoby wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za pytania. Kłaniam się nisko i być może do zobaczenia kiedyś tam w przyszłości.